Okej. Okay. Przed chwilą mieliśmy terapię z Moniką. Efekty były, myślę, że całkiem ciekawe. Zresztą za chwilę to zobaczycie. Monika była mocno kontuzjowaną koszykarką. Zaczęło się w ogóle od problemu z stawem kolanowym. Jednej nogi była tam i artroskopia, i problemy z łąkotką, i były tam dwie ingerencje chirurgiczne. Zrobiliśmy sobie całkiem niezłą diagnostykę, zrobiliśmy sobie dużo lepszą terapię niż diagnostykę, bo jakby nie chciałem tego też przekombinować. Mogłoby wyglądać troszeczkę lepiej, ale z racji tego, że chcieliśmy zrobić zarówno diagnostykę, jak i tym osobom konkretnie pomóc przez jedną godzinę, to wyszło jak wyszło, zobaczcie, myślę, że efekt jest naprawdę ciekawy. Dla osób, które jakby bazują stricte na rzeczach opartych na badaniach naukowych, to muszę ich troszeczkę rozczarować, bo bazowaliśmy trochę na testach kinezjologicznych, dokładnie na teście TL, czyli Therapy Localization. Jest on w ogóle całkowicie pseudonaukową metodą. Ciężko go zbadać, bo do końca nie wiadomo, jak to wygląda, ale warto go prowadzić w terapię, bo naprawdę jest ciekawie. Nie przynudzam dłużej, zobaczcie sami, cała terapia. Oczywiście jest kilka cięć, bo trwałoby to godzinę, natomiast zerknijcie sami. Dobra. Twoim głównym problemem jest? Kolano. Jedno? Dwa. Od kiedy? W sumie prawie od lat 6 za chwilkę będzie. 5,5. Prawie 6 lat, tak? Tak. Lewe jest to 3 lata. Jak to się stało? Jeśli chodzi o prawe, to w trakcie gry w koszykówkę źle postawiłam stopę, poczułam nagle, jakby ktoś mi urwał nogę. Okej. Okay. Zostało zerwane, więc zadło krzyżowe, była pocharatana cała chrząstka, były uszkodzone łąkotki. W lewym kolanie była podobna sytuacja, źle stanęłam, usłyszałam trzask, udało się obejść bez operacji. Czyli tak, w prawej stronie miałaś w ogóle full operację, było tak, tam robione wszystko, tak, rekonstrukcja, okej. Okay. Drugi raz jeszcze łąkotki. Dobra. Robione, bo zostałam potrącona przez samochód na pasach, także miałam drugi raz, tylko właśnie nie pamiętam, która była wycinana, która była strzymana. A czyli dwa razy była ingerencja chirurgiczna w prawym kolanie? Tak. Okej. A w lewym nie obeszło się bez, aczkolwiek był zerwany pęczek. Okej, i teraz tak. Co jest aktualnie twoim problemem, jeśli chodzi o ten staw kolanowy? Co tam się dzieje? Przeskakuję dosyć mocno prawe kolano, trzeszczy, nie mogę ukucnąć, bo nie mogę się podnieść. Czyli jak przy wstawaniu jest ból, tak? Który paraliżuje, nie możesz zrobić dalej ruchu. Przy zewnętrznej stronie tutaj, okay. W zgięciu. W lewym jest w sumie to samo, w prawym jeszcze bardzo często czuję, więc zadło rzepki ciągnie mnie cały czas, aż mi przechodzi na piszczel. Okej, okay. I prawe jest zdecydowanie gorsze niż lewe? Tak. Dobra, ale lewe też się przeszkadza teraz? Tak. I czujesz, że masz ograniczony zakres ruchu i ból? W prawym mam ograniczone, okay. W lewym czasami, to w zależności, czy dobrze ćwiczę, czy nie. Okay. Jeśli dobrze ćwiczę, to one są, odczuwam ból na przykład po ćwiczeniach. Mm-hmm. Mam czasem wrażenie, że te kolana są obydwa spuchnięte. No i po jakimś czasie przychodzi. Okej. Okay. Dobra. Myślałam w ogóle, jak rozmawialiśmy, że tam stricte, nie wiem, czy doczytam, czy ty miałaś, myślałam, że jakby stricte w tym kolanach nic się nie działo, tak jakby ten ból jest. Znaczy w tym lewym? Nie, w ogóle, a tu widzę, że były konkretne ingerencje chirurgiczne, tak. Nie? Także tak. Okej. Okay. Dobra, słuchaj, pytanie, to sobie za chwilę wykluczymy wszystkie czerwone flagi, tak że nie będziemy tutaj zanudzać przy filmie. Natomiast aktualnie jakieś leki przyjmujesz? Mhm. Nie. Powiedz mi, jakieś inne operacje wcześniej miałaś? Nie. Tylko kolano. Tak, tylko kolano. Dobra. Aktualnie ćwiczysz? Tak. Siłownia, coś w tym temacie? Bieganie i siłownia. Okej. Okay. Podczas biegania przeszkadza kolano? Na początku tak. A jak się rozgrzeje, to jest lepiej. Tak, ale potem jak przechodzę na siłownię, to odczuwam. Mhm. No ale nie odpuszczam jakby i to jest. Dobra. Okej. Okay. Więc tak, to co będziemy musieli zrobić, zrobimy sobie takie badanie w ogóle, jak to kolano w statyce. Spróbujemy sobie takimi prostymi ćwiczeniami sprowokować ból. Później zrobimy sobie jakby taki protokół palpacyjny, zobaczymy sobie, czy jakaś sztywność tam będzie, aczkolwiek już z racji tego, co opisałaś mniej więcej, jakiś tam... No zobaczymy też, bardzo ważne będzie pod kątem, czy masz tak zwane wyhamowane mięśnie, czy coś nie spełnia swojej funkcji, bo byłaś rehabilitowana. Tak. Jesteś do tej pory rehabilitowana? Znaczy sama robię jakieś ćwiczenia, okay. Pod tytułem na berecie. Dobra, czy stabilizacja, tak, okej. Okay. Albo piłka w ścianę, żeby
Okay. No bo jak już zaczęło mi to prawe trochę uciekać i tak przeskakiwać, to stwierdziłam, że no czas. A w jakich momentach czujesz, że ono ci ucieka? To jest różnie, nie kontroluję tego. Okay. To jest tak, że mogę iść na przykład po chodniku i czuję, że nagle tak jakby tracę moc w nim. To jest takie uczucie, że właśnie nie miała kontroli nad nim, czuję, że mi ucieknie, ale w tym ostatnim momencie mam coś takiego, że je złapię, tak? Okay. Że ono nie ucieknie do końca. Dobra. Manualnie ktoś pracował z tym kolanem u ciebie? Jest tam rękoma, czy tak, raczej? Okej. Okay. Tak, tak, czyli nie tylko treningowo? Nie tylko od samego początku, tak, plus tam mobilizacja blizny, okay, się nie porobiły wzrosty, więc dobra, to zadkompleksowo miałam. Okej. Okay. Dobra, z racji tego, że to było 6 lat temu, aż sporo od 6 lat, to prawdopodobnie masz bardzo dużo kompensacji różnych w samym ciele, więc musimy sobie zerknąć kilka istotnych rzeczy. Dobra, to tak. Zacznijmy sobie od analizy posturalnej. Okej. Okay. Wypychanie. Jesteś w stanie zejść trochę niżej? Jak weźmiesz trochę nogi szerzej? Dobra. Zrobię, ale to już jest tu. I jest ból. Czyli tak, jak robiłaś niżej, to czujesz ból w tej okolicy, w okolicy blizny. Jak robisz jakby niżej, to czujesz w dole podkolanowym, tak? Tak. Dobra. Coś tutaj było. A w lewym kolanie coś się dzieje? Nie, tylko tutaj stryka, że tak powiem. Dobra. Okej. Okay. A zrób tak sobie tak, spokojnie 5 przysiadów. Okej. Okay. Dobra. I tak, im tych przysiadów więcej, tym cały twój ciężar ciała ucieka na lewą stronę, więc potem już dźwigasz większość na lewej nodze. Zrelaksuj się. Sprawdzimy sobie kilka rzeczy. Pełen luz. Ja sobie będę tutaj po prostu taki, może być, że skan ciała u ciebie robił. Sprawdzimy sobie ruchomość poszczególnych stawów. Bardzo delikatnie, swobodnie. Wszystko, co będę robił, nie powinno dawać żadnych dolegliwości bólowych. No tak, rzeczywiście duża różnica, jeśli chodzi o prawą nogę. Tam jest pytanie, jakiekolwiek coś z barkami się dzieje, gdzieś wyżej jakiś dyskomfort odczuwasz? Kiedyś miałam z lewym barkiem. Przed kolanami? W trakcie. Ale to było spowodowane chyba od uderzenia. Wiesz co, bo jakby widać to, jakby to jest dość częsty schemat, że po prostu jest duża różnica między prawą nogą a lewą nogą. I duża różnica pomiędzy żebrami i barkiem po prawej stronie i po lewej. Także on jest zdecydowanie gorszy. Jest duża sztywność tutaj nawet w tym obszarze. Na przykład w porównaniu do tego obszaru. I tak samo miednica. Jakby sama, cała noga prawa jest dużo sztywniejsza niż lewa. Więc ewidentnie poszło u ciebie to w ten sposób. Dobra. Słuchaj, sprawdzimy sobie tak. Z racji tego, że masz przede wszystkim jakby problem z kolanami, to zaczniemy sobie od testowania siły mięśniowej kończyn dolnych. Usiądź sobie wygodnie, zwieź nogi w tamtą stronę. Możemy lecieć dalej z tematem. Dobra, słuchaj, ręce masz tak, położone na leżance i teraz tak, wyprostuj maksymalnie to kolano. Okej, okay. Palce do siebie. Plus jest taki, że masz pełny wyprost, to jest w ogóle kluczowe, także ktoś zrobił dobrą robotę. Jeszcze raz, wyprost i teraz tak, będę testował siłę twoich mięśni, staraj się maksymalnie napiąć. Zobaczymy sobie, czy jesteś w stanie utrzymać czworogłowym jakby siłę, którą wprowadzę, a dwa, czy nie pojawi się podczas tego ból. Nie powinno. Stałej siły, mocno. Okej. Okay. Jak widzisz, czworogłowe tutaj w nodze prawej jest w porządku. Druga noga lewa. Trzymaj z całej siły. Było to bolesne? Delikatnie. Jeszcze raz. Cała siła. Mocno. Jak widzisz, o, od razu, nie? Zjeżdża. Pomimo tego myślałem, że prawa noga, nie? Weź jeszcze raz, wyprost. Trzymaj. Cała siła, mocno. A tutaj jest moc konkretnie, jeśli chodzi o czwórkę. Ona tutaj rzeczywiście działa. Połóż się na plecy. Dobra, sprawdzimy sobie tak. Mięśnie brzucha i potem mięśnie miednicy. Ręce wzdłuż tułowia. I teraz tak. Okładasz nogę w ten sposób. Druga noga tak samo. Ok, troszkę wyżej pięty. I teraz tak. Staraj się troszkę mniejsze zgięcie. Ok. Przykryj sobie lędziowe do leżanki. Delikatnie potylicę do właśnie do poduchy. I postaraj się utrzymać tę pozycję. Nie pozwól mi się podnieść ze stołu, dobra? Z całej siły? Mocno. Ok. Jak widać, mięśnie brzucha u ciebie niekoniecznie chcą współpracować. Sprawdźmy sobie jeszcze raz. Trzymaj. Z całej siły? Mocno. Od razu, nie? Nie powinnaś nawet drgnąć leżanki, więc wiemy, że wszystko pracuje, ale nie mięśnie brzucha tutaj. Dobra, idziemy sobie dalej. Mięśnie lędziowe większy. Utrzymaj taką pozycję.
Nie pozwól wyprostować mi nogi w stawie biodrowym. Z całej siły, mocno. Ok, lędzioł większy z tej strony. W porządku. Idziemy od razu po siatkowy średni. Pchnij nogę w moją stronę. Ok. Poczekaj, rozluźnij się. Staraj się te nogi nie unosić, nie rotować, tylko po prostu pchać ją do boku. Dobra? Pchnij jeszcze raz. Z całej siły. Ok. Cała siła mocno. Jak widzisz, nie ma tu zbyt dużo siły w poziomie średnim, więc to jest kolejna rzecz, która jest problematyczna. Rozluźnij się, luźno. Pchnij mocno, z całej siły. Tutaj w ogóle nic nie działa w tej nodze. Pośrodkowy średni tak samo. Utrzymaj zgięcie. Nie pozwól wyprostować nogi. I tak samo widzisz, lędziowy większy. Czułeś różnicę z jednej na drugą stronę. Z całej siły, mocno. Znaczy, od razu cię ściągam. Nie powinien znowu drgnąć. Prosty uda. Utrzymaj nogę w ten sposób. Nie pozwól mi tej nogi położyć na leżankę. Z całej siły, mocno. Zero. Kolejny mięsień. Utrzymaj. Nie pozwól położyć. Po prostu tak samo. Czworogłowy uda, czyli te wszystkie głowy, które przyczepiają się od mniej więcej kości udowej i tworzą dalej tutaj struktury nad rzepką, przyczepiają się tu zwartości piszczelowej. Nieźle, ale sam prosty uda słabo. Leży. Dobra. Przyciągnij mocno nogi do siebie. Czekaj. Nie. W ten sposób. W ten sposób przyciągaj do siebie. Ok. Nie pozwól mi odciągnąć nogi. Z całej siły. Ok, przywodziciele działają. Też nie podnoś tyłka, tylko w ten sposób przyciągasz nogi do siebie, maksymalne przywiedzenie. Z całej siły. I przywiedzenie znowu, no nie? Noga lewa, zero. Dobra. Sprawdźmy sobie jeszcze rotatory. Połóż się na plecki. Wykonaj sobie właśnie, utrzymaj taką pozycję. Nie pozwól mi zrotować nogi w drugą stronę. Ok, rotatory działają. W prawej nodze. W lewej utrzymaj, nie pozwól mi zrotować, z całej siły. Znowu, no nie? Czujesz różnicę. Jakby nie jesteś w stanie tego w ogóle napiąć. W żaden sposób. Dobra. Połóż się na brzuchu. Wiesz co? Zsuń się tak do dołu. Dobra. Ok. Ręce wzdłuż tułowia, głowę połóż sobie na boczek, okulary twoje położę gdzieś tutaj na stole. Ok. Przyciągnij w prawej nodze piętę do pośladka. Ok, widzę, że ma duże ograniczenie ruchu, spory zakres ruchu. Utrzymaj taką pozycję, nie pozwól prostować mi nogi. Z całej siły, mocno. Ok, grupa kuszowa ogólniowa działa. Druga noga, trochę lepiej. Utrzymaj. Nie działa. Znowu. Do góry. Utrzymaj. Nie pozwól mi tej nogi położyć. Z całej siły, mocno. Ok, poślad. Jeszcze raz. Do góry. Trochę w odwiedzeniu. Ok, utrzymaj taką pozycję. Nie pozwól położyć mi nogi na leżankę. Z całej siły, mocno. Ok, pośladkowy wielki działa. Do góry. Z całej siły, mocno. Nie działa. Ok, możesz się położyć na plecy. Dobra, więc tak. Z takich ciekawszych rzeczy wiemy, że nic się nie działa w lewej nodze dobrze. Ogólnie. Dobra, sprawdzę sobie jeszcze kilka takich kluczowych miejsc. Dobra. Ok. Dobra. I teraz tak. Wiemy, że tak, lędziowy większy, pośladkowy wielki, grupa kuszowo-glaniowa, prosty uda, czworogłowy. W sumie wszystko w tej nodze nie działało. Nic, no nie? I to w tej lewej. I teraz tak, musimy sobie sprawdzić, połóż sobie rączki, co może być przyczyną, że masz praktycznie wszystkie mięśnie kończyny dolnej wyhamowane. Tam nic nie spełnia swojej funkcji. Stąd inne sobie bardzo mocno przeciążasz, stąd druga noga będzie musiała bardzo mocno kompensować. W przysiadzie w ogóle dzieje się pewnie cuda, bo ta noga cię boli, ale ta nie ma siły, przeciąga ciężar ciała na tą nogę. Ciężko powiedzieć, jak to się może skończyć. Może się skończyć, może cię boli wszystko w sumie. Po czymś takim, co tu widzimy. I teraz tak. Musimy sobie sprawdzić, co będzie osłabiało ci to kolano i tą nogę. Usiądź sobie wygodnie. Zrobimy sobie taki test kinezjologiczny. Weź sobie nóżki w tą stronę, który nazywa się Therapy Localization. Oznacza to, że jeżeli ty swoją ręką dotniesz miejsca problematycznego, te kolano było najbardziej urazowe. Zobaczymy sobie, czy właśnie to, że nie masz problemy z tą nogą, to nie jest dalej problem tej nogi.
co będzie dość ciekawym ogólnie wnioskiem tutaj. I teraz tak. Tu, gdzie czujesz ból, tu, gdzie był największy ból, jaki pamiętasz, w tej nodze, dotknij sobie swoją ręką prawą. Mogę dwa miejsca? Dobra, najpierw sprawdzimy jedno, później drugie, dobra? Chyba, że to są na przykład takie miejsca. One się mieszczą tutaj? Tak, trochę bardziej. To dotknij sobie całą ręką tak, żebyś to objęła. Tylko to będzie taki delikatny dotyk. Mhm. Ok? Ta ręka sobie leży, wyprost. Utrzymaj. Tylko tak, na początku puść jeszcze. Już wiemy, co tutaj mam zrobić. Ta noga sobie zwisza. Utrzymaj tą pozycję, nie pozwól mi przełamać siły, z całej siły. Ok, widzimy, że idzie kiepsko, nie? Raz, że pojawia się ból, dwa, że nie masz siły. Wyprostuj tą nogę, dotknij sobie tam, delikatnie. Maksymalne napięcie tej nogi, dobra? Z całej siły, mocno. Ok, taka jest różnica, no nie? Połóż się na plecy, czyli wiemy, że będziemy musieli zajmować jej tak prawą nogą, pomimo tego, że ona jest niezła. Mieliśmy problem z mięśniem lędziowym większym. Utrzymaj taką pozycję. Z całej siły mi to przytrzymaj, dobra? Mocno, cała siła. Ok. Jest tej siły brak. Teraz nie ty będziesz dotykała, tylko ja ci wprowadzę bodziec. Jeden z dwóch na początku. Utrzymaj. I jest ok. Dobra. Sprawdzimy sobie też mięśnie brzucha. Ustaw sobie nogę w ten sposób. Druga noga tak samo. Tu gdzie miałeś problem, dotkniemy. Utrzymaj taką pozycję. I mięśnie brzucha jest ok. Dobra. Czyli wiemy, że żeby poprawić w ogóle sytuację twojej lewej nogi, musimy i tak pracować sobie z tym obszarem. Możemy sobie sprawdzić dokładnie z którym obszarem. Możesz sobie jeszcze raz usiąść. Możemy sobie to bardzo mocno zawęzić do jednego punktu, który trzeba zrobić. Wsuń się tak, żeby tylko podudzia wystawały spoza rzanki. Dobra. Idealnie. I teraz tak. Które miejsce było najbardziej problematyczne według Ciebie? Teraz zawęzimy sobie do, powiedzmy, trzech palców. Dotknij sobie. Tutaj czułaś największy ból, tak? Czy to jest mniej więcej na obszarze tej blizny? Dobra. No, tak troszkę pod nią. To wiesz co, to dotknijmy sobie obszar tej blizny. O, w ten sposób, no nie? Spróbuj sobie tak to chwycić. Dobra. Wyprost nogi. Tylko Ty musisz trzymać to teraz cały czas. Mhm. Z całej siły. Mocno. No i jest siła, ok. Puść to, wyprostuj teraz. Brak, no nie? Ok. Jeszcze raz. Teraz ja sobie to zrobię. Cała siła. Dobra. Więc wiemy, że będziemy musieli pracować sobie z tym okolicą tego urazu. W ogóle pod kątem, zaraz tego, że to było ile lat temu, przypomnij mi? 6. Ale to druga operacja. Bo te cięcie jest po której operacji? To jest po krzyżowych. Po krzyżowych. Nie powinno być tak, że ty odczuwasz to w jakikolwiek inny sposób. Powinnaś tak samo odczuwać tutaj, jak i tutaj. Mhm. Nie może tak być, no nie? Musimy zrobić, na tyle długo pracować z tym obszarem, aż po prostu będziesz odczuwała to w ten sposób. Tak naprawdę możemy sobie jeszcze bardziej zawęzić. Zobaczymy sobie, która część tej blizny tego razu jest problematyczna. Wyprostuj nogę. Trzymaj z całej siły. Trzymaj, trzymaj. Nie, tutaj już nie. Trzymaj. I tutaj też nie. Ok. Czy tak naprawdę tylko tutaj, ten obszar, bo zobacz tak. Czy to jest bolesne? Nie. Tu? Nie. Tu? Już tak, i to jest ten obszar, no, który musimy naprawić. Kładziesz się na plecy. Lecimy sobie z obszarem tej blizny. Dobra. Czy nie będzie to jakaś super wyrafinowana praca? Wiesz, to jest bolesne, tak? Więc trzymam sobie, czekamy aż zejdzie to. Odpuści. Znieczulisz się na to. Czyli będziemy musieli twoją bliznę całkowicie znieczulić. Dostaniesz potem prawdopodobnie zadanie do domu. Nie wiem, czy uda nam się zrobić to idealnie. Natomiast dostaniesz sobie zadanie do domu. Ale i tak, to co zrobimy sobie na terapii tutaj, mamy jeszcze trochę czasu, powinnam się od razu przyłożyć raz na mobilność tkanek, które tutaj sprawdziliśmy sobie. Ruchomość, zaczyna się sprawić ruchomość stóp, bioderek, całej reszty. I o tym oczywiście będziesz sobie zrobił przysiad i oczywiście będziemy sprawdzać siłę tych mięśni, które były wyhamowane po tej stronie. Pośladkowy, średni tak naprawdę po obu.
a później wszystkie mięśnie jakby z tej strony lewej. Jak odczucia? Trochę lepiej. W skali od 0 do 10 jakbyś to ceniła? Na to, co było wcześniej, tak 7,5. Czyli teraz jest 7,5, a wcześniej było? 10. Dobra. Jak tutaj? No jeszcze tak na końcu. Teraz jest w skali 0 do 10. Jak to wygląda? Myślę, że takie 4. Nie jest to jakaś specjalnie trudna praca, bo to jest coś, co mogłabyś sobie sama w domu, bo nie każdy pojeździć palcem po bliźnie, każdy potrafi. Znaczy nie wiem, czy każdy by sobie był w stanie zadać ból 9 albo 10 na 10 przez dłuższy czas. Natomiast ja Cię wypuszczę tak, że ona będzie całkowicie neutralna, natomiast jakby się okazało tak, że ona Ci troszeczkę wróci, to sobie sprawdzisz, tak, za 2 dni, czy jest inaczej. Jak będzie jakieś miejsce, to znowu przyciśniesz sobie, rozmasujesz i to ma być takie samo odczucie, jak wyżej, niżej, obok, gdziekolwiek. Pod kątem zakresu ruchu, to już zaraz zobaczymy, bo tam miałeś duże ograniczenie zgięcia w ogóle w stawie kolanowym, także ten przód cały czas się ogranicza. Zobaczymy sobie, jest kilka takich kluczowych miejsc przodu uda, które ewentualnie możemy rozpracować i poprawić tutaj sytuację. I nie wiem, czy korzystasz z czegoś takiego jak foam rolling? Nie. Fajnie, jakbyś sobie roller zakupiła, to też byś sobie jakby wyeliminowała takie napięcia główne, no nie na udzie, które gdzieś tam się jeszcze pojawiają. Więc zrobiłeś tu taki konkretny automasaż. Więc rolka do zakupu i jedziemy z tematem, tak? Przód uda, bok uda, tył uda, poślad do rozpracowania. Powiedz mi teraz tak, w skali 0 do 10 jak to wygląda? 2. To już jesteśmy na końcóweczce. Dobra. Popnij nogą w moją stronę, maksymalne odwiedzenie, stałe siły, mocno, mocno, mocno. No i tutaj coś się zaczyna dziać. Z całej siły jeszcze raz, mocno. Ok, dobra. Przyciągnij mocno nogi do siebie. Z całej siły, mocno. Tutaj przewodziciele niekoniecznie, że będziemy musieli dalej pracować. I usiądź sobie wygodnie, bo oceniliśmy w sumie 2 mięśnie. Oceniliśmy sobie czworogłowy. Wyprostuj maksymalnie nogę. Z całej siły, na maksa, mocno. Ok, jest lepiej. Tutaj dotknij sobie tego obszaru ręką. Wyprostuj. Z całej siły. Jest w porządku? Czy jakiś ból się pojawia? Tutaj trochę. Puść rękę, wyprostuj z całej siły, na maksa. Musisz tak, palce do siebie, maksymalny wyprost. Ok. Jeszcze trochę nam tutaj jest lepiej, zdecydowanie, pod kątem, ale tutaj jeszcze nie jest wszystko zrobione. Więc to poprosiłbym Cię, żebyś położyła się na prawym boku. Więc zrobimy sobie tak, na początku mega powierzchownie. Okay. Także wykorzystamy sobie takie, proszę bardzo. Proste techniki z masażu tkanego moki, a później sobie wylecimy trochę głębiej. Ogólnie to, co robię, wszystko, co się robi, będziemy robić, powinno być całkowicie bezbolesne. Wszystko. Także jak jest, to wiesz, że coś tam jest nie tak. Będziemy sobie teraz trochę inny bodziec sprowadzać pod kątem kłucia. Powiedz mi tak, tutaj odczucia i tutaj. Mocniej i tutaj drugie. Czy tak, a tutaj? Tu nie. I tutaj? Tu mocniej, bardziej wrażliwe. Bardziej wrażliwe, dobra. No to akcja jest taka, że po prostu znowu to dziugamy. Aż się uodporni. Przejdzie, no, powiedzmy to, że przejdzie. Jest ok, tak? I teraz tak, przyjadę sobie tutaj. Powiesz mi, czy jest jakieś miejsce, które jest inne? Nie. Nie ma, tak? Nie. Dobra. Nie. Teraz? O, tutaj troszkę. Tutaj, tak? Tak, jak się zaczynamy zbliżać, to...
Jak tutaj? O tu. W skali 0 do 10 jak to oceniasz? No takie 5. 5. Mhm. No dobra, jak ruszasz to takie 6. Takie 6, dobra. Jak odczucie teraz? Okej, okay, jest. Dobra, dobra. Połóż się na plecy. Okej. Okay. Wysyp rączki wzdłuż tułowia. Pchnij w moją stronę z całej siły. No i teraz mocno. Ile masz? No i teraz pośrodkowy średni to jest... Pośrodkowy średni. Nie wiem, czy ty czujesz też, jakby, że on się angażuje? Pchnij, pchaj mocno. Pchaj mocno. No i jest okej. Okay. Dobra. Utrzymaj w ten sposób. Z całej siły, mocno. Jest okej. Okay. Obie nogi. Trochę za bardzo zgięcie. Dobra, utrzymaj tak. Z całej siły. Mocno. Okej. Okay. No jest duża różnica. Ojej, zmęczyłem się. Przyciągnij nogi do siebie. Z całej siły, mocno. Przywodziciele w porządku. Połóż się na brzuchu. Zsuń się troszeczkę. I teraz tak, noga ta dużo gorsza to była lewa. Przyciągnij piętę do pośladka. Z całej siły, mocno, mocno, mocno. Mocno, cała siła, cała siła. Jest ok. Druga noga, ona była w porządku tu. Trzymaj całą siłę. Jest ok. I ta noga do góry. Trzymaj tak. Jest ok. Dobra, połóż się na plecy. Dobra, usiądź sobie wygodnie, zwieź sobie nogi z leżanki, wyprostuj nogę, z całej siły, mocno. No teraz mógłbym spokojnie usiąść na tą nogę. Cokolwiek się pojawił tutaj? Był jakiś ból teraz? Jak? Nie, teraz nie było, tak? Dobra, wyprostuj jeszcze raz. Sprawdzimy sobie. Z całej siły, mocno. Dobra, trzymaj cały czas. Z całej siły, mocno. Dobra. Jakiś ból się pojawił teraz? Tutaj delikatnie. Mhm. To bardziej przeskoczyło. Dobra. Okej. Okay. Wiesz co, wyprostuj jeszcze raz na chwilę tą nogę. Mocno, z całej siły. Dobra. Okej. Okay. Rozluźnij się. Czy jakiś ból się pojawił? Nie. Jeszcze raz, kilka razy. Raz. Dwa. Trzy. Coś się dzieje? Słyszysz, ok. Czyli bólu teraz nie ma w kolanie. Nie czujesz nic. Dobra, jeszcze raz. Dobra, też nie uciekasz na... A w ogóle masz głęboki przysiad. Nie wiem, zauważyłeś praktycznie, tylko do ziemi dotykasz, no nie? Tak, i nie czuję w ogóle. Nie czujesz pod kolanem. Dobra. A wiesz co? Ok. Chociaż na chwilkę na plecki połóż się. Dobra. Noga zgięta. Sprawdzimy sobie jeszcze w obrębie, żeby nie było tak, że ta blizna po prostu będzie cały czas kiepsko, po prostu, że ten ślisty tkanek będzie słaby, bo był spory problem po pośrodkowej stronie uda. Zobaczymy sobie, jak jest po pośrodkowej stronie podudzia. Chcemy, żeby wszystko tutaj na przestrzeni tej blizny było elastyczne, się fajnie ślizgało i żeby ona była też lepiej ukrwiona. Więc sprawdzamy sobie. Też tutaj czuję, że jest kiepsko trochę. Dla porównania sprawdźmy sobie drugą nogę. Nic nie ma, no nie? Także znowu gdzieś przy tej kości piszczelowej mam problem, zaraz tuż pod blizną, więc sobie to do końca dopracujemy. Rozumiem, że znowu jest nieprzyjemnie. Trochę tak. Natomiast żeby w przyszłości, żebyś nie miała jakichś większych kontuzji, to i tak będziesz musiała zrobić coś ze stopami. Pod kątem ruchomości podudzia jest to jakby, widać, że to jest niezależny problem. Trzeba to poprawić, dlatego że od razu masz tak, że masz duży ruch supinacji pięty, czyli ta noga układa się do zewnątrz, ale jeśli chodzi o ruch pronacji pięty, to jest on bardzo słaby. Jak ruch pronacji pięty jest słaby, to znaczy, że masz kiepską amortyzację stopy. Jak masz kiepską amortyzację stopy, to znaczy, że inne struktury będą musiały to amortyzować. Jeśli okaże, że przeciążysz sobie właśnie niekoniecznie staw skokowy, ale gdzieś tam kości śródstopia, albo kolano, albo biodro, albo kręgosłup lędźwiowy, więc coś z tym trzeba będzie zrobić, no. No to pierwszy raz słyszę, w sensie nie wiem. Okej. Okay. Czy cokolwiek się zmienia? Czuję, że znowu idzie tak, jak czyli jest tutaj. Mhm. Czyli tu już jest nieźle. Tak.
a schodzę niżej i jest źle, 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 źle. Okej. Okay. Ta sztywność tutaj po wewnętrznej stronie podudzia też będzie utrudniała, jest taka duża szansa na to, właśnie ten ruch pronacji stopy, o którym mówiłem. Więc może być tak, że sobie opracujemy to, przy okazji naprawimy twoje kolana, przy okazji poprawi się trochę stopa. Ręce wzdłuż tułowia, ja sobie tak szybko sprawdzę, jeszcze raz tak, te wszystkie mięśnie pchnij mocno, znaczy no to już mi się sprawdzę, bo to ja widzę, że ty pchasz i jeżeli nie pchasz przodem udek, bo wcześniej, jak prosiłem cię, żebyś pchnęła, to od razu było tak zgięcie, rotacja i próbowałaś coś zdziałać, teraz jest czysty ruch, pchnij i z automatu ci się ładnie napina, mocno, z całej siły, z automatu ci się napina mocno pośladkowy średni i czuć, że jest spora siła tego mięśnia, druga strona, mocno, no i tutaj tak samo, jest konkretne napięcie, będzie większe, utrzymaj tak. Z całej siły mocno. OK. I obie nóżki do zgięcia. Utrzymaj taką pozycję. Z całej siły. OK. I teraz tak. Mogłaś mieć ból odcinka lędziwego, bo nie pracował ci brzuch, nie pracował ci lędziwy większy. Być może też inne struktury, tam powieść pierwsza lędziowa, czworobocz lędziwego, akurat nie sprawdzałem. I po prostu prostownik mógł po prostu być nadmiernie przeciążony, bo inne mięśnie nie pracowały. Jak nie pracuje ci brzuch, to z automatu prostownik jest w większym napięciu, od razu masz pogłębioną lordozę lędźwiową, dużą sztywność prostownika. Jak zaczął ci pracować brzuch, powinno to się zbalansować, skompensować, napięcie powinno się zmniejszyć. Tak samo napięcie na przykład lędźwiowego większego po stronie prawej mogło być dużo większe, bo ten lewy był bardzo kiepski, no nie? Wyłączony. Teraz jest OK. Przyciągnij jeszcze nogi do siebie bardzo mocno. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. W ogóle tak naprawdę cała przednia taśma, bo przywodziciele są teoretycznie ciągiem dalszym z mięśniem lędźwiowym większym. Jeden nie pracował, drugi nie pracował. Dobra, więc jest nieźle. Zegnij sobie jedno, a to już sprawdzaliśmy. Dobra. Słuchaj, teraz tak. Wstajesz sobie jeszcze. Znaczy tak, na początku siadasz. Trochę za dużo czyste. Jeszcze raz. Wyprost maksymalnie tej nogi. Cała siła. Na maksa. OK. I tak powinno być. Ona nie drgnie i nie boli. Jeszcze raz. Ja sobie wprowadzę tylko bodziec na tą nogę. Sprawdzamy. Mocno. Nie dygnie, nie boli. Coś się pojawiło? Dobra. Przysiad. Robisz taki maksymalnie głęboki i aż 10 sztuk. Lecimy. Dawaj. No. Raz. Coś się dzieje? Jesteś prostsza, no nie? Od razu, bo tam 5 i od razu schodziłaś na lewą stronę. Jest to symetryczne, aczkolwiek byś musiała trochę wypracować, bo akcja jest taka, że jeżeli była taka sytuacja, że na przykład ciężko powiedzieć od ilu, ale od długiego czasu ten mięśnie nie pracowały, to ty chodząc teraz będziesz troszeczkę inaczej w ogóle bodźcowała całe swoje ciało, byś równomiernie obciążała te mięśnie, więc może być inaczej. Efekt tego, co wypracowaliśmy, taki maksymalny, jeżeli to nam się nie cofnie, a teoretycznie nie powinno, pojawi się dopiero tak naprawdę po nie wiem, dobie, dwóch, ciężko powiedzieć. I teraz tak, z takich istotnych rzeczy. Usiądź sobie wygodnie. Pierwsza rzecz jest taka, że na razie sobie zostawiasz 2 dni spokoju, później sobie sprawdzasz, jak ta blizna reaguje. Ona ma być w ogóle nietkliwa, całkowicie neutralna na całej swojej długości. Jeżeli gdzieś się pojawi, dociskasz, czekasz, rozmasowujesz, ma być identycznie. Popracujesz sobie 5-10 minut, skończy się. Druga opcja. Oczywiście nie masz czegoś takiego jak piny. Bierzesz sobie widelec zwykły i sobie sprawdzasz, tak? Sprawdzasz sobie na przestrzeni całej blizny, co tam się dzieje. Jak będzie jakieś miejsce, które tak jak było w twoim przypadku, było dużo ostrzejsze, bardziej wyraźne, ładujesz to widelcem, powinnam się wyciszyć. A potem sobie sprawdzasz takim przeciągnięciem, czy jest wszędzie tak samo. Powinno być tak samo. Kupujesz sobie roller do zwałkowania. Przód uda. W ogóle wszystko. Zacznij sobie tak. Jednego dnia sobie łydki sprawdź, drugiego sobie sprawdź tutaj przód uda. Ewentualnie poświęć sobie pół godziny, żeby się zrolować. To z automatu poprawi ci w ogóle zakresy ruchu, jakość, gibkość tkanek. Nie będziesz narażony na urazy. Będziesz mogła spokojnie bardziej obciążyć tę nogę. Połóż się na plecy. Pokażę ci, o co chodzi z tymi stopami, o których ci mówiłem.
ruch supinacji pięty to powinien być średnio, raz, że ten ruch powinien być miękki, elastyczny, czyli nie do końca nie jest miękki, elastyczny, powinien wynosić około 40-45 stopni. Tu jest trochę za mało. Jest sztywno, ale to jest jakby mniejsze zło. To jest pozycja neutralna. Ruch pronacji pięty powinien wynosić około 20-15 stopni. Patrz, co u Ciebie się dzieje. Tego ruchu jest bardzo mało i ten ruch jest sztywny, twardy. Trzeba było w dłuższej perspektywie czasu popracować z tym. Prawdopodobnie więzada po stronie przyśrodkowej. Za co tu się dzieje? Więzada po stronie przyśrodkowej są bardzo mocno problematyczne. One powinny być znowu neutralne. Powinieneś odczuwać tak samo jak po stronie bocznej. Czujesz różnicę? Dużą różnicę, nie? Do rozpracowania na pewno stronę przyśrodkową. Ale na początku sobie zrób mięśniową akcję w ogóle z nogami. Od tego sobie zaczniemy. Ta strona, tej supinacji jest dużo więcej. Trochę czuć, że masz większe napięcie w podudziu. Ta stopa, jak robię supinację, ona mi od razu idzie do zgięcia podeszłowego. Więc gdzieś tam prawdopodobnie podudzie tutaj z tej strony do rozpracowania. Załatwisz sobie to rollerem. OK. I tutaj pronacja, jak widzisz, też jest ograniczona. Powinna być jej dużo więcej, powinna być bardziej elastyczna. W ramach tego, że się zgłosiłaś, zrobisz sobie to w przeciągu kilku dni. Na początku rozpracujesz sobie, trochę popracujesz i po prostu w połowie lipca spotkamy się i jeszcze raz dopracujemy sobie już tak bez kamerki, tylko dokończymy sobie tutaj tą akcję, dobra? Z nogami i powinno być wtedy nieźle, a teraz będzie bardzo przyzwoicie. Dobra? Okej. To by było tyle. Także dzięki wielkie. No, przysiad idzie, noga jest w ogóle silna, nie ma problemów, więc powinno być nieźle. No. Dzięki.